Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przechodzimy na naszego Berserka i nagrywamy sobie z niego Let's Play po Epiku. Przygotowania do Epika nie nagrywałem, bo tak jak już wspominałem na poprzednich odcinkach, nie miało to najmniejszego sensu, bo no, na tym levelu już raczej nie wbilibyśmy, może z jeden poziom, ewentualnie tam w lożkach, więc stwierdziłem, że się po prostu przebiorę. Na każdym itemku zyskałem około 15 statystyk, więc też nie za wiele, no ale jest. Stwierdziłem, że się po prostu przebiorę i polecimy sobie do lożków. Ale zanim to standardowo ogarniamy sobie postać, pobij przeciwnika gołymi rękami. Dobra, lecimy jakoś na 4000 pozycję, cyk, cyk, i już mamy misyjkę zrobioną. Tutaj pyk. I dobra, awki nie będziemy na razie robić jak zwykle, tu sobie wrzucimy do kibelka. Pachołków też poprzebierałem, z tego co kojarzę, a nie, jednak pachołków nie przebierałem, dobra, to was już chciałem tutaj okłamać na starcie. Tak, na tym berserku olałem pachołki, nie robiłem tu z nimi nic w porównaniu do paladyna. Ale no trudno, myślę, że nie będzie to miało jakiegoś aż tak dużego wpływu. Chyba, że po prostu tego itemku nie przebrałem, a reszta, chociaż nie, no tu oni... No nie, no tak pół na pół, niektóre są aktualne, niektóre nie. W sumie nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy przebierałem go, czy nie. W sensie te pachołki. No to mniejsza z tym, dobra, tu na razie nic. A rękę sobie zrobimy na koniec, ale tutaj możemy sobie kupca kliknąć, oczywiście. Tu już poklikajmy to wszystko na setkę. A dobra, możemy parking w sumie. I co? I mamy, o, wszystkie ulepszenia już platynowe. Więc teraz będziemy mieć same skipy. Także jak najbardziej w porządku, bo już te 7-dniowe będą nam się trafiać. Ale fajnie, w sumie to jest pierwsze moje konto, w którym mam te wszystkie platynowe ulepszenia. Akurat się tak złożyło, że tutaj najczęściej mi wypadały, więc szybko je po prostu zrobiłem. Tu nie mamy żadnych itemków na rozmontowanie, to może coś tam nam poleci z lożków. Jak to wygląda tutaj? Tu mamy zaczarowane wszystko. Tak, wszystko co potrzeba mamy zaczarowane. Tak jak mówię, rękę ataki zrobimy na koniec, kółko zrobimy na koniec. I co my tutaj mamy? Tutaj sobie możemy oczywiście te pupilki nasze nakarmić. Niech już będzie. Tutaj tylko jedno pożywionko, tutaj dwa, a tutaj max. No jeszcze nam pewnie wylecą zawki i z koła, ale na razie to nie jest takie istotne i robimy tutaj ataczki, dobra. Tego myślę, że pokonamy. 3, 3, 9. Tak, tego możemy. Pyk, a to mamy akurat 3 razy, dobra, to robimy dalej. 3, 5, 3 to myślę, że bez problemu. Tu już jakiś mocniejszy, ale też raczej go powinniśmy pokonać dokładnie. I tego też powinniśmy raczej pokonać. Aha, jednak go nie pokonaliśmy. Już chciałem mówić, że mamy 5-0. A często mamy w sumie na berserku 5-0, bo powiem wam szczerze, że tutaj w pupilach, o, jak widzicie, jesteśmy na 8 pozycji, więc mamy te pupile dosyć dobrze rozwinięte. I często robimy 5-0, no ale akurat dzisiaj nie wyszło, no trudno, przez to, że tą wodę żeśmy tak skiepścili z tą rybą, to nią przegraliśmy. Dobra, jak my tutaj stoimy w portalu? 36%, jemu wczoraj za wiele żeśmy nie zabrali, więc raczej go nie pokonamy dzisiaj też. No prawie. Chciałem to zrobić przed lochami, żeby zawsze jakieś wzmocnienie, ale niestety nie wyszło. Mamy jakiś kamyczek na siłę. 5, 4, 7, no to nie, no to jego tutaj możemy w zasadzie olać. O właśnie, jak my stoimy w ogóle tutaj z kamykami, mamy same czarne, ale strasznie słabiutkie te czarne, ale dobra, na razie nic nie będziemy ruszać. Tu porobione, tutaj na razie nie będę ataków robił, później sobie porobię, nie będę nad tego na odcinku, chociaż może jeden zrobimy, żeby już się nam tutaj szkolili. No nie, mniejsza z tym. O, w ogóle jak widzicie mamy sporo golda, dlatego że ja odkładałem tego golda na Epic. Oczywiście go sobie tutaj przepalimy, że tak powiem, na statystyki, to nie ma najmniejszego problemu. Z tym, że mówię, no chciałem, żeby mi nie brakło na Epic, a odłożyłem o wiele za dużo nawet. Kolejna sprawa to po ostatnim Let's Playu mówiłem, że nie mam listy do podziemi i bodajże przywódca gildii Blunt, karta graficzna, Manik, chyba coś takiego, wysłał mi na PW ich listę do podziemi i ja sobie właśnie tutaj już klikam, mam do przyjaciół dodanego, co prawda już skończyłem jakby tą listę, ale to czekajcie, zaraz wam powiem, o co chodzi. Tutaj sobie machniemy, no nawet troszkę zadaliśmy, możemy dołączyć do bitwy, katapulta załadowana. Dobra, tutaj
Jak widzicie, to jest ostatnia osoba z ich listy i jak widzicie, ja tutaj już ją mam, bo mam tutaj 263 poziom. Z tym, że po tej osobie już tam mi kolega bądź też koleżanka, nie wiem, napisał lub napisała, już który władca robi top 1. My niestety tego władcy jeszcze nie mamy na odpowiednim poziomie, więc no na razie sobie ciśniemy tego Tomka Sayaki, a potem jak sobie tego władcę ulepszymy, to już będę leciał, że tak powiem, w gracza top 1 i jego będę po prostu non stop atakował. Mamy tutaj trenera, ulepsza nam się na 15 poziom i oczywiście to sobie pominiamy, żeby nam pomógł w lochach. I jak widzicie, już tutaj mamy wszystko na 15 poziom. Wszystkie te trzy najważniejsze budynki i chyba teraz możemy lecieć w wehikuł, szczerze mówiąc. Wehikuł czasu. No bo co tutaj, no chyba, że tego Władka, żeby cisnąć dalej. 14 milionów, no dobra, to może tego Władka sobie pociśniemy. Co prawda troszeczkę inaczej niż mówiłem na poradniku, ale no wiecie, chcę tego Władka pocisnąć, żeby już robić typa top 1, a potem będziemy lecieć w wehikuł i jego ulepszyć, bo mamy go dopiero na pierwszym poziomie swoją drogą. Ale ten berserk jest no zaniedbany i to dosyć mocno, więc no mniejsza z tym, dobra. Tu już porobione kółko sobie zrobimy później, więc okej, lecimy do lochów i zobaczymy, czy uda nam się faktycznie jakiś progres tutaj większy zrobić. Mamy tutaj Valaraukara, Hemoridor i okej, ciśniemy go sobie, czy on nam tutaj jest do zrobienia. No ten berserk to jest taki, że tutaj nie ma żadnych bliskich prób, a nagle coś pada, bo na przykład zrobi dwa razy serię po 15 ataków, więc on, berserk jest po prostu nieobliczalny. I tak jak mówię, padło już nam coś. Plus 5 i punkty życia plus 6, zobaczcie. Naprawdę spoko, więc sobie podmienimy, bo dlaczego by nie. Pyk i sobie to ulepszymy tam razy 4, ile możemy tyle ulepszymy. Dobra, lecimy dalej, w ogóle punktów życia plus 6. A ile ja tu mam? Ja tu mam dobrze, mam 15, dobra, to całe szczęście. Tutaj mam 5, tutaj mam 5, tutaj mam 4 i tu miałem 5, więc miałem nadwyżkę. Ale dobra, mniejsza z tym, co my tu teraz mamy? Uruk Urksi, czyli chłopa, z którym się męczymy na wojowniku. Ale no jego już raczej nie zrobimy tutaj na... A, zrobiliśmy, zobaczcie, z chłopem, z którym się pewnie na wojowniku on też wypadł, bo tam były bliskie próby. Ale zobaczcie, z chłop... O, jaka tu seria chyba poszła, zaraz sobie obejrzymy tą walkę. Z chłopem, którym się męczymy na wojowniku, który ma tam 15 leveli więcej prawie. Tutaj go pokonaliśmy po tak małej ilości prób. Dobra, już mamy tutaj na rozmontowanie. Obejrzmy sobie tą walkę. Z tym sobie obejrzymy. Ło, zobaczcie, jaki on tutaj nam hit dał. To jest wojownik, a taki mocny. Teraz już słabsze. Dziwnie. Chyba, że tam się coś zbugowało. No i właśnie, to jest magia berserka, kto chce sobie może policzyć, ile on tutaj było ciosów z rzędu, no ale troszkę było, mniejsza z tym. Tutaj jeszcze sobie obejrzmy z tym urukiem Urksi, bo tam słyszałem w słuchawkach, co prawda słuchawki mam tutaj z boku, ale słyszałem, że sporo było tych hitów, no zobaczcie, ile on tutaj ładuje w niego. Naprawdę dużo. No i ten trener 15 pomógł, nie? Bo tutaj, o widzicie, 15 milionów 17 kryty. No i dobra, i jego też żeśmy tutaj w ładnym stylu berserkowym pokonali. Tak jak wspominałem, dziękuję bardzo za tą listę, którą mi tam podesłaliście. Strasznie mi było miło. O, to jest mag. Maga też powinniśmy pocisnąć. Strasznie mi było miło, bo wiecie, wrzuciłem odcinek, nie minęło tam, nie wiem, czy 2 godziny minęło od wrzucenia odcinka, a tu już ktoś na poczcie napisał z listą. I to taką, wiecie, konkretną, więc dzięki temu sobie podbiłem właśnie w tych podziemiach troszeczkę ranking, więc jak najbardziej w porządku. Także no, jeszcze raz dziękuję i lecimy sobie dalej w tych loszkach. No to jest mag, no z tym magiem jak nam siądzie taka idealna próba, to powinniśmy tutaj polecieć, ale czy nam siądzie? Ta pierwsza była nawet taka bliska w sumie, teraz już nie ma takich bliskich. 334 poziom, dopiero początek, więc jeden żeśmy wbili. No tam była znowu taka bliska, dobra, do ilu? 3700 myślę, że... O dobra, padło, nieważne. Nie było tematu, co w ogóle dzisiaj chce wiedźma? Broń, dobra, czyli rozmontujemy. I lecimy dalej, to jest zwiadowca. I czy ten zwiadowca nam padnie? No chyba już nie, chyba już to jest za wysoki dla nas poziom. Także chyba go już tutaj nie ma co męczyć nawet.
No tak, z tego co widzę, to 70 milionów taka próba była najmniejsza. Tutaj się co prawda ten pasek buguje, ale tak... O, 2 miliony było, ej. No, było 2 miliony, albo to się zbugowało, albo serio było 2 miliony. Ajajaj, no czy my go chcemy tutaj cisnąć? No nie, chyba. Dobra, wrócimy jeszcze może do niego, wrócimy. Lecimy teraz uświęconym tradycją Szkołę Magii. To jest także zwiadowca, troszeczkę słabszy od tamtego chyba. Chociaż nie, HP ma więcej, ale zręczności ma chyba mniej. No troszkę go tu poklikamy, myślę, że tak ze 100 grzybków na niego. Tak jak mówię, no te lochy nie chcę na nie wydać nie wiadomo ile. Dobra, padło. Nie chcę na nie wydać nie wiadomo ile, bo nie dają wcale dużo. Na tym poziomie już nam powinny dać wszystkie 300 milionów, a tak nie jest. Dobra, mamy tutaj Diabolores. Diabolores to jest mag, więc też powinien paść i padło. Oczywiście się zbugowało, zobaczcie jak nam mało brakuje do levela. Dobra, rozmontowanko. I lecimy tutaj dalej, to jest irracjonalnie irytujące i to jest wojownik. No to tych raczej już nie pokonamy, z wojownikiem tu może być dosyć ciężko. Także nie ma co. Co my tutaj dalej mamy? Mamy Odyna. Czy ten Odyn nam tutaj padnie? Padł i wbiliśmy 335 poziom. Spoko, zobaczcie jak nam mało to w ogóle ekspadało. Ale mamy jakiś epik, to będzie do kibelka. Dobra, dalej. Poczekajcie, poczekajcie, tutaj tego Lokiego, czy my tutaj sobie przyciśnie? O kurde, zobaczcie, ja robię lochy, a ja zapominam w ogóle, żeby tego Golda wydać. Ajajaj. Tutaj myślę, że do 3200 sobie w to HP pociśniemy. 3250 może nawet, o ile nam starczy. Bo tej siły mam sporo, ale tego HP mam troszkę, mi się wydaje, że za mało. Dobra, ile mamy? O nie, nie starczy nam, ale dobra, wydamy tego Golda tam do 50 milionów to HP. Bo jednak tak 3200-3300 w podstawie by wypadało mieć. A potem sobie już przejdziemy... Oj, przesadziłem, dobra, mniejsza z tym. A potem sobie już przejdziemy do ładowania w samą siłę. Okej, lecimy dalej w te lożki. I co tutaj Lokiego, no to już raczej nie pokonamy. To myślę, że nie ma co, zwłaszcza za taką śmieszną ilość expa. I lecimy sobie Esteros. Z nim ostatnio się mocowałem, że tak powiem, na wojowniku. I padł on co prawda na tym wojowniku. A zobaczymy jak to tutaj wyjdzie na tym naszym berserku. Teoretycznie powinien paść szybciej. Na wojowniku tam miałem chyba 3-4-5 albo 3-4-6 poziom. No i statek tam siły miałem chyba 2000 więcej mniej więcej. Ale no zobaczymy, no skoro Uruk Urksi padł, to i ten w teorii powinien paść. No wydamy na niego tak ze 150 grzybów, bo też nie wiem czy on jest do zrobienia na pewno. Niby jest, niby nie, więc też nie chcę, no 12 milionów było. Nie chcę też na niego wydawać nie wiadomo ile. I jeżeli on nie padnie za te 150 grzybów, to sobie chyba wrócimy do tego zwiadowcy, tam z tego Hemoridoru. I jak on nie padnie, to przejdziemy do strefy mroku. Nie pamiętam co ja tam mam w strefie mroku, na pewno tornadko sobie popróbujemy poklikać. Oraz jeszcze co? Nie pamiętam jak ja tam stoję chyba na 13 piętrze, ale nie wiem, muszę tam zajrzeć sobie jak to wygląda dokładnie. Te lożki na tym berserku, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. No on nam tu chyba nie padnie, jakby on nam padł, to by nam odblokował na pewno jednego 14 i potem na 15 to też jest wojownik, więc już też byśmy raczej się zablokowali na kolejne kilka tygodni. Ale no żeby on nam odblokował 15, to musi paść 13, a to się raczej nie stanie. Więc okej, odpuszczamy. Walimy sobie jeszcze 100 grzybów na tego zwiadowcę, tak do 3300 mi się wydaje. Jeżeli on by nie padł, no to trudno, to przechodzimy sobie po prostu do strefy mroku bez zbędnego gadania i przedłużania. Bo te odcinki, powiem wam, że ostatnio mi wychodzą długie, tam po 40 minut. O, przed chwilą nagrywałem z Paladyna właśnie też po epiku lożki, to mi tam wyszło chyba z 35 minut, więc no sporo. Nie wiem, czy jest ktoś, kto to ogląda do końca. Także też nie chcę, wiecie, tak aż bardzo przedłużać, bo ja się zawsze rozgaduję, zawsze te lożki klikam. No i wychodzi jak wychodzi. No chyba nic z tego nie będzie. To 2 miliony to była taka złudna nadzieja, która niestety chyba nam dała właśnie tylko złudną nadzieję i nic więcej. No i tutaj standardowy już lag, chyba za szybko ten enter jest klikany. Dobra, odblokowało się. Zobaczcie ile żeśmy
grzybków, a nie tak wiele, stracili, ale okej, no nie padnie nam, nie padnie, więc przechodzimy sobie po prostu do strefy mroku, jak to tu wygląda. Spróbujemy dzisiaj tą karuzelę pchnąć, wreszcie pierwszego. Hemoridoru nie ruszymy, nordyckich nie ruszymy, 13 piętro spróbujemy. I 13 piętro jak po... ubijemy kolejny, to nam powinien się Esteros odblokować i w Esterosie pierwszych dwóch powinniśmy zrobić. Ale dobra, po kolei, najpierw Tornadko. No Tornadko raczej padnie, bo tam już od razu bliskie próby były. Padło. No i lecimy dalej, lecimy sobie, to jest znowu Wojownik. Też padł, fajnie. No troszkę tych Tornadek myślę, że zrobimy. 4, 4, 5. No myślałem, że pełny ekwipunek i się tak zdziwiłem, ale nie. Dobra, i mamy znowu jakąś blokadę, jakiegoś Wojownika, 35 tysięcy siły. 4, 4, 7. Czy on nam tutaj padnie? No tak wygląda, jakby miał nam nie paść. Dobra, no to myślę, że co? Ze 100 grzybów znowu. Jak nie padnie... Oj, tam była bardzo bliska próba. No on padnie, padnie, tylko nie wiadomo kiedy. Czy tutaj nam za długo to nie zajmie po prostu, żeby padł. Dobra, zmarnujemy jeszcze te 100 grzybów do 3100, jeśli nie padnie. Ja sobie muszę takie progi wyznaczać, wiecie, na każdym odcinku, bo jakbym nie wyznaczał... O, padł, dobra. Mamy maszynę do zabijania, to jest... też padła. Nawet nie zdążyłem powiedzieć. I padł kolejny wojownik, który był podobny. Kolejny. Gul bagienny. Też padł. No, lecą, lecą. Ładnie. Zaraz sobie ulepszymy tam pachołków jeszcze. Co prawda za dużo levela nie dostajemy z tego tornada, ale zawsze coś. No i tu mamy znowu wojownika. Dobra, na niego... O dobra, padł. Nie zdążyłem nic powiedzieć. Zobaczcie, jak to leci. Jak to wygląda? My tutaj mamy broń. Ło, 11 milionów nam da wiedźma, więc spoko. Resztę sobie tutaj rozmontujemy, czyli możemy tylko jedno jeszcze dzisiaj. I resztę myślę, że sobie posprzedajemy, nie ma tutaj problemu. Cyk, cyk, cyk. I sobie ich po prostu poulepszamy do tego 3, 3, 5. Żeby byli i lecimy dalej. To tornadko. Padło znowu, padł kolejny. No, 3, 3, 6. Myślę, że jest do wbicia. O, jakiś tam epic był. Zobaczcie, jak to pada. Aż miło. Ciekawe, czy się zatrzymamy dopiero na tym bloku 4, 8, 6, czy lecimy dalej. Jak to... Oj, ten już ma 1000 więcej siły niż poprzedni blok. Więc no z nim już tu może być ciężko. Dobra, wydajemy na niego od tego momentu 100 grzybów znowu i padł, dobra. Muszę częściej to mówić o tych 100 grzybach, bo wtedy chyba to działa. I chyba, jak widzicie, przeciwnicy zaczynają się bać. Dobra, to będzie do kibelka, 49 milionów to dalej w to HP sobie polecimy. Spoko. No i lecimy dalej, mamy Belze bossa, który padł. Mamy jakiegoś maga, który też zapewne padnie. No i padają dalej, tam jakiś błąd. Dobra, no i mamy kolejnego wojownika. Kolejny, no dobra, już go nie mamy jednak. Jeszcze 16 tornad i trafiamy na takie tornado, którego się nie da z miejsca przejść. Na które trzeba naprawdę poświęcić trochę czasu, żeby się wzmocnić, bo to jest tak zwany blok. Tak jak widzicie, te tornadka, ci wojownicy mają 37 tysięcy siły. Natomiast tamten wojownik ma bodajże, z tego co kojarzę, 56. Ja na nim stoję, na swoim wojowniku, więc i go jeszcze jakiś czas na pewno nie ruszę na tym wojowniku. Tak więc no, możecie sobie wyobrazić, że to jest straszny blok. Natomiast gdy już zrobimy to tornado, 486 i 487 są chyba takie mocne. Gdy zrobimy te dwa tornada, to potem już sobie lecimy bez problemu do 500+. I na 500+ odblokowują nam się nowe itemki z tornada, które już swoją drogą ubrałem na swoim wojowniku na W35, bo już tam berki pokonały to tornado 500. I one są naprawdę ładne, więc już nie mogę się doczekać, aż sobie tutaj na berku je założę, że tak powiem. Okej, 100 grzybów, 2750, jeżeli nie padnie, to lecimy dalej, bo już tutaj on coś nie chce paść. Myślałem, że pogadam troszkę i padnie, ale niestety. Dobra, no i padł, super. Jakiś tam błąd i znowu wojownik i znowu padł. Zobaczcie, że ci wojownicy nieraz padają po chwili, a nieraz trzeba ich chwilę pomęczyć. No ale idzie to powoli, idzie. Tak więc nie jest źle. No tutaj to ten portal, nie wiem jak tam jest. W sumie to sobie zaraz zobaczymy, czekajcie, na chwilkę stop. Nie mamy tutaj nic do wiedźmy. Niby mógłbym te itemki potrzymać i jak wiedźma będzie chciała, no bo to są jednak z tornada, to są drogie.
ale już nie będziemy się aż tak napinać. Zobaczmy, jaka tutaj nuda VIP ma 31% od portalu, a my ma 19%, ulala. No jakbyśmy mieli o tyle większy portal, o tyle lepszy, to zobaczcie, jaki byśmy tu progres w tych lochach robili. Myślę, że byśmy 340 zrobili dzisiaj bez problemu. 340. Ale no tak się raczej nie stanie. Dobra, kolejny woj, on już tutaj ma 38400, zaczynaliśmy chyba 36800 te woje tej siły miały. No i padł i chyba jakiś epik nam tam wyleciał. Kolejny znowu wojownik, zobaczcie, jak nam tutaj utrudniają tą drogę do tego 486. Ale padają, padają, dobra, jeszcze dwa tornadka. To jest znowu woj, no dobra, lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się, chcemy już dzisiaj to 486 zrobić. Oni są na pewno do zrobienia, jeszcze te dwa. Myślę, że nie będzie większego problemu. Wbiliśmy praktycznie cały level na tornadzie, więc... No ale zobaczcie, ile tych torna nam padło, no to nie ma co. Nie ma co mówić. Dobra, 100 grzybów, 2 albo 150, 2550. Jak nie padnie, to trudno, a jak padnie, to super. No chciałbym do tego, to się nazywa silny ghoul, ten przeciwnik. To już go tutaj każdy na wysokim levelu zna, bo każdy na nim się zatrzymywał. Ojojoj, no tam było 10 milionów. Padło, dobra. Mamy syrenię. Syrenia to jest zwiadowca, więc ona też powinna paść. Tylko pytanie kiedy. Po prostu musi być próba, gdzie nie będzie robiła uników i padło. Okej, jak widzicie mamy... Poczekajcie, tu sobie już zrobimy porządek. Mamy jakąś broń. Mamy tutaj... Epic to będzie do kibelka. To sobie już posprzedajemy. To sobie weźmiemy tutaj w statystyki. Jak widzicie mamy 486. To tornado to jest silny ghoul. I jak widzicie on ma tutaj 56 tysięcy siły. Więc jest on naprawdę, no... Myślę, że tak berkiem go powinniśmy na około 350 zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tutaj możemy go troszkę poklikać, żeby wam pokazać, ile my mu zabieramy. No on ma tutaj 148, najlepsza próba na ten moment to 126, 110 tam było, no. Także no on nie jest do zrobienia, o 73 tam było nawet. No berkiem myślę, że tak 3, 4, 5, 350 go zrobimy. Berki na W35 go zrobiły jakoś niedawno. Z tym, że no oni już tam mają ponad 360, co niektórzy 355, więc... Więc no mówię, na tym go już zrobimy. Dobra, lecimy sobie do karuzeli z idolami. I mamy tutaj doktora Banksa, który jest wojownikiem. I tutaj nasze, o Boże, ten dźwięk irytujący. Ja nie mam słuchawek na głowie i go słyszę. Mam nadzieję, że tutaj na mikrofon nie wchodzi. No tutaj Kunegunda musi podziałać. Tylko czy ona nam faktycznie podziała? No nie wygląda nam tutaj. Dobra, te 50 grzybów na niego zużyjmy, bo to i tak jest tak malutka ekspa, że nie ma co tutaj się napinać. Jak nie padnie, to trudno, może kolejnym razem. Tu mówię, no tu jest głównie Kunegundy zadanie, żeby to padło. Jeśli nie, no to nie. Bo my tutaj za wiele nie zrobimy, no on ma tutaj 90 tysięcy siły. Okej, nie padł, trudno. I lecimy sobie do tego 13 piętra. Tutaj mamy komendanta Komę. Komendant Koma powinien paść, na niego jestem w stanie nawet 500 grzybów zużyć, bo on nam da tutaj sporo expa. Na pewno wbijemy 337. Boże, ten dźwięk irytujący, to myślałem, że to jest z tego lochu, a to jest po prostu nasz magma, taką różdżkę. No trudno. Dobra, no jeżeli ten Koma padnie, to nie dość, że nam da level, da nam odblokowanie esterosów, które nam powinny paść bez problemu dwoje przeciwników w tym esterosie. I to nam da łącznie może nawet 338, więc... Żeby on po prostu padł. No klikamy go tutaj do 2000, myślę, że 400 grzybów, w sumie to 500, bo już 100 żeśmy zużyli. Myślę, że to jest odpowiednia ilość na takiego przeciwnika, który się po prostu opłaca. No i padł, super, mamy 337. I co, lecimy sobie chyba dropić, to potem rozmontujemy. Chyba kluczyk sobie od razu lecimy dropić. Nie ma co tutaj czekać. Ile to nam w ogóle kosztuje? 50 prawie grzyba. Takie skrócenie. Tutaj same jakieś... O, duży czarny, spoko. I jest kluczyk, to jest bodajże, mam nadzieję, że tak, to jest esteros, dobra. Te sobie sprzedajemy, bo to jest nam niepotrzebne, same nam słabe dropnęły. Natomiast nam czarny dropnął 390.
Wow, i zobaczcie, jakie my tu mamy słabe kryształy, mamy po 280. To są w ogóle kryształy jeszcze chyba z tego... Kiedy był Black Friday? Chyba jakoś w listopadzie i ja sobie te kryształy wtedy podrobiłem i do tej pory je trzymam. Także wypadałoby tu pozmieniać te kryształy. No ale to może jakiś tam odcinek sobie z tego zrobimy, że będziemy dropić. O, pokazałem czad niepotrzebnie, ale tu w sumie nic nie ma. Tylko my tutaj sobie troszkę żeśmy poekspili. Dobra, lecimy do tego Esterosu. No widzicie, padł z miejsca i to jest od razu 300 milionów expa, więc sporo. I drugi też powinien nam paść z miejsca. Okej, okay, i mamy 338, czyli tak jak powiedziałem, tak się też stało. Tutaj nam się nie pojawiły te. O, znowu level, fajnie, fajnie. Gra wcale nie pobugowana. Dobra, i teraz mamy Sutenera Petyra, który jest magiem, więc w teorii, ale chyba jeszcze nie na ten moment. My tu niby jesteśmy berkiem, więc coś tam byśmy go mogli ruszyć, ale chyba jeszcze nie. Dobra, lecimy sobie tutaj teraz. Kto to jest? No na razie jest lag. Dobra, to jest zwiadowca. Czy on nam tutaj padnie? No zużyjmy sobie na niego, myślę, tak do 1800 grzybków. Jeżeli on tutaj nie padnie, to po prostu zakończymy odcinek, bo w zasadzie taki cel, jaki mieliśmy na odcinek, zrealizowaliśmy. Czyli odblokowaliśmy sobie 6 w 13 piętrze, co nam dało odblokowanie Esterosu, co nam dało po prostu, z którym zaczynaliśmy, 3-3-3, czy tam 3-3-4, więc wbiliśmy 4 albo 5 poziomów, więc naprawdę sporo. Także jest jak najbardziej ok. Myślę, że progresik opadł, padł. I mamy teraz maga, więc mag też powinien paść. I chyba 3-3-9 bijemy, także jest ok. Tutaj nam ten hełmik da sporo. To sobie go od razu tutaj weźmiemy, cyk. Podmienimy. I tu w ogóle nie dajemy tego, nie mam golda, niepotrzebnie. Co jest? Czemu nie mogę kliknąć? Halo, dobra, teraz mogę. Niepotrzebnie tego golda marnowałem. Tu są wszystkie cechy, wszystkie cechy. Tu jest dla wojownika jakiś pierścionek. No, oczywiście podmieniamy, bo sporo nam daje. I tutaj jest jakiś chem, to już nam za wiele. Tu są reszta wszystkie cechy, więc to będzie do rozmontowania i do kibelka. Okej, okay, lecimy dalej. No ten wojownik też nam powinien paść. On nam da 300 milionów expa, czyli powinien nam dać level. Więc dobra, lecimy dalej. No tutaj to już jest tak naprawdę tylko i wyłącznie musi berek podziałać, czyli sami my po prostu. Wiadomo, że tam dobrze jak pachoły dają kryta, ale my podziałamy i mamy 339 poziom. Zobaczcie w ogóle, jaka fajna broń nam wypadła dla zwiadowcy. Tragiczny rozrzut swoją drogą. No pomyślę, ale chyba nie chcę wymieniać, bo ten rozrzut jest naprawdę słabiutki. I kogo my tu teraz mamy w tym 13 piętrze? Mamy nie zwiadowcę, tylko wojownika, którego już raczej nie pociśniemy. Nie wiem, czy na tym samym wojowniku nie jesteśmy na naszym wojowniku, czyli na W35, ale jego już tutaj chyba nie ma co próbować. Jak widzicie, tutaj poniżej 100 milionów mu nie schodzimy. Także chyba znowu odpoczynek. Wbiliśmy dzisiaj 6 albo 5 leveli, nie pamiętam, bodajże 3 czy 4 mieliśmy na starcie, więc sobie wbiliśmy 5 poziomów, także jak najbardziej spoko. Mamy 339, prawie 340. Także no, myślę, że odcinek udany. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. O, chwileczkę, jeszcze tutaj sobie kółeczkiem zakręcimy. Co prawda, prawie bym zapomniał i sobie ręki tam porobimy zaraz. Dobra, to już porobione. To możemy posprzedawać. O, od razu sobie może, poczekajcie, no chyba nie starczy. Ale od razu sobie możemy tego chociaż ulepszyć. I tego wojownika, tyle ile nam starczy. No i okej, okay, tu ile kosztuje? No tu już nam nie starczy, dobra. I teraz te arenki sobie poklikamy. I chyba to by było na tyle. Tutaj tego maga powinniśmy. Co tutaj dalej? Tutaj mamy znowu jakiegoś maga, też go powinniśmy pocisnąć. Tutaj mamy berka, tutaj cyk. No tu niestety padliśmy. Tu mamy maga, on ma chyba EQ do... Strasznie mało ma HP, chyba EQ do awki. W ogóle na tym berserku do tej pory swoją drogą nie zrobiłem EQ do awki, więc opadliśmy. Więc śmiesznie, ale nie chce mi się tego robić. Na paladynie też się tak, wiecie, powstrzymywałem, aż mi to zajęło 10 minut, więc tutaj też się muszę w końcu spiąć, ale po prostu nie chce mi się tego robić i też na pewno strasznie dużo na tym tracę expa z samej awki. Ale trudno, no berserk to jest taka poboczna postać, tak jak już mówiłem, na którym aż tak się nie napinamy, a i tak myślę, że idzie nam
Całkiem nieźle, dobra, jeszcze jedna osoba, może tego. I okej, mamy 10 na 10. W takim razie ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, subika i co tylko chcecie. Trzymajcie się i cześć.